W tym odcinku Inwestorium moim i waszym gościem jest ponownie profesor Witold Orłowski. Profesor nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i Akademii Vistula w Warszawie, główny doradca ekonomiczny PWC Polska. W przeszłości szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Rady Rozwoju przy prezydencie RP i Rady Gospodarczej Rządu, przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie, specjalny doradca Komisji Europejskiej. Wykładał na licznych uczelniach w Polsce i za granicą. Profesor jest autorem 15 książek i 200 publikacji naukowych, popularnym komentatorem ekonomicznym i felietonistą głównych polskich gazet. W tym odcinku rozmawiam z profesorem o receptach na wysoką inflację z perspektywy Kowalskiego i gospodarstwa domowego, walce o dochody i utrzymaniu poziomu życia przy niższych kosztach. Poruszamy też kwestię oszczędności i inwestowania w trudnych czasach. Nie mogło też zabraknąć nieruchomości. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Dzisiaj ponownie profesor Witold Orłowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Temat nieschodzący z czołówek wiadomości cały czas, czyli wysoka inflacja i taka inflacja, która będzie z nami jeszcze przez dłuższy czas. Przy okazji naszej poprzedniej rozmowy wspominał pan, że to raczej trzeba się przygotować na lata. Rozmawialiśmy o tym, co przedsiębiorcy i firmy mogą, powinny zrobić w obliczu tej sytuacji. Natomiast dzisiaj chciałbym zapytać z perspektywy Kowalskiego, z perspektywy budżetu domowego i tej osoby, która pracuje, albo prowadzi firmę, albo gdzieś pracuje, w jaki sposób może się przygotować na to, co inflacja przyniesie, no bo to też jest taka sytuacja, która dla wielu osób jest nowa i niewiele osób pamięta, co się działo w Polsce w latach 90. czy na początku 2000. No cóż, witam jeszcze raz. Gdybym powiedział, że kupić dużo chusteczek i płakać, to z jednej strony troszkę bym prawdy powiedział, bo oczywiście, że ta inflacja nas boli i będzie bolała i cudownej ucieczki przed tym bólem nie ma, natomiast oczywiście... Jestem wrodzonym optymistą. Natomiast to nie jest tak, że należy tylko kupować chusteczki i płakać, bo no jednak w tych warunkach też trzeba sobie umieć radzić. Poprzednio mówiliśmy o tym, że inflacja to jest okres stałej walki, między innymi walki o dochody. Więc najpierw może zacznijmy od tego, że tenże Kowalski, no też on musi walczyć o swoje dochody i problem z inflacją między innymi polega na tym, że jak już ta inflacja się ustabilizuje, już nie ma tam dalszego wzrostu cen energii, jest kilkanaście procent inflacji powiedzmy, to krótko mówiąc na inflacji tracą ci, którzy są zbyt słabi, żeby wywalczyć dla siebie rekompensatę inflacyjną, a zyskują z nawiązką nawet ci, którzy są w stanie wywalczyć. Na przykład w Polsce w tej chwili mamy nauczycieli czy pracowników wielu sektora publicznego, którzy mają prawie że są bez wzrostu płaca. Na przyszły rok też jest zapowiadany bardzo niski przez rząd. No i mamy górników, których płace rosną po 30 kilka procent. Więc no to dość pokazuje, kto jest tutaj mocny, kto potrafi zagrozić. No, jak w tym roku była, górnicy zażądali podwyżki płac, to nie było żadnych negocjacji, tylko tam w ciągu, nawet nie dowiedzieliśmy się z mediów, bo w ciągu chyba jednego dnia rząd natychmiast się zgodził na wszystko. Rząd, który jest pracodawcą tak naprawdę górników, na wszystko, więc polecił spółką, wszystko się zgodzić, w ogóle zniknęła. Tak, no bo tutaj groźba strajku. Nie, nawet oni mają prościej górnicy. No przecież wiadomo, węgla w kraju jest strach, że węgla zabraknie, no więc wystarczyłoby strajk ogłosić i naprawdę byłaby, czyli nawet nie trzeba by się było fatygować do Warszawy w tym momencie. No dobra, ale to pokazuje trochę, co to znaczy mocny, to znaczy słaby. Proszę się nie bać tak samo o dochody pracowników sektora energetyki na przykład, właśnie tych, co też mają tam w tych koncernach wielkich, no, zagwarantowane w ogóle prawie dożywotnio płace, ale oni też im wystarczy, przecież strajk zrobią, wyłączą prąd, pół Polski stanie, no, nie będzie wyjścia. Receptą jest pracować na państwowym? Nawet to jest inaczej, to znaczy oczywiście, bo dałem przecież panu przykład dwóch pracowników de facto zatrudnionych przez państwo, nauczyciela i górnika. Więc i oba, jeden cierpi, a drugi zyskuje. Także to prawda, więc... recepta to nie jest na państwowym, recepta to jest pracować w takim sektorze, gdzie ta siła przetargowa, siła nacisku jest dostatecznie duża. Ja już mówiłem poprzednio, że inflacja to jest taki paskudny moment, kiedy wszyscy walczą z wszystkimi. Ale z funkcji Kowalskiego to Kowalski musi zrozumieć, że to ten najmocniejszy, ten co ma najmocniejsze zęby, czyli właśnie ten co zagrozi strajkiem i może elektrownię zamknąć, coś takiego, no to z nim najbardziej się będą liczyli pracodawcy. No a ten kto jest nisko wykwalifikowanym pracownikiem w sektorze, w którym nie ma specjalnego kłopotu ze znalezieniem innych i tak dalej, no to jego płaca będzie najwolniej rosła. Pracownicy małych firm, w małych miejscowościach, no to oni mogą się liczyć z problemami większymi niż na przykład pracownicy w wielkich miastach, gdzie oni mają więcej opcji, tak, więcej opcji do wyboru, więcej... Tak, tak. Siła nacisku jest... Tak, z jednej strony. Znaczy to zagrożenie, ta groźba ukryta bądź nie, odejdę z pracy, jeśli mi nie podwyższysz, w przypadku, nie wiem, firm pracujących w centrum Warszawy jest znacznie większa niż w małej miejscowości. Gdzieś tak i tutaj właśnie, bo kwestia roszczeniowości to jest coś takiego, co jakby ja rozumiem, aczkolwiek tego nie popieram, natomiast kwestia... Ale takie są realia po prostu. Znaczy nie mamy co się oszukiwać i co więcej, przy całym stwierdzeniu, że ja tutaj nie wartościuję, znaczy to nie jest żadne z oburzeniem mówienie. Nazywamy fakty. Ten, kto jest silny, no to sobie tak, ale tu właśnie... to walczy o swoje, a w warunkach inflacji to ma znaczenie, bo jak ktoś nie jest w stanie wywalczyć swojego, to traci. Tak, natomiast właśnie to, o czym myślę, to jest to, że kompetencje i doświadczenie i wartość tak naprawdę dla firmy danej osoby decydują o tym, jaki jest jej potencjał na to, żeby na ile ma wysokie kompetencje, na ile ma trudne do zastąpienia, czyli mamy już pierwszą odpowiedź, niezależnie od tego, czy mamy świat inflacji, czy nie, to człowieku inwestuj w siebie, w swoje kompetencje, bo im będziesz lepszy, im będziesz mocniejszy, tym mniej się martwisz recesjami, inflacjami i tak dalej. Czyli to jest pierwsze. Tak samo zresztą w przypadku firm, im nowocześniejsza firma, wyższa, bardziej wydajna, no to tak samo tym mniej ma się powodów, żeby martwić się inflacją, a im tak bardziej zacofane i tak dalej. I tak samo jest z gospodarstwem. Czyli pierwsza rzecz to gospodarstwo, inwestujcie cały czas w swoje dzieci, pomagajcie im nabierać kompetencji, bo to jest najlepsza obrona, bo to się zawsze przyda. Natomiast tutaj, no jak powiedziałem, no, różnie to bywa. Oczywiście zazwyczaj mówi się, że koniec końców to tracą właśnie emeryci, ci żyjący zasiłków. No z tym, że to nie musi być koniecznie prawda w Polsce w ciągu ostatniego roku przed wyborami. No nie, bo to jest bardzo liczna grupa wyborców. Tak jest. 14, 15, natomiast mogę uspokoić. Przejdą tylko wybory, to wtedy rządzący oczywiście odpuszczą już sobie to. To jest tylko przed wyborami będzie próba pokazania i być może zresztą rzeczywiście uchronienie emerytów przed... Zresztą ja nie mam nic przeciwko, bo emeryci normalnie są grupą bardzo słabą. W związku z tym rzeczywiście tracą na inflacji najbardziej na dłuższą metę, więc ja wcale nie uważam, że nie należy o nich dbać bardzo. Oni właśnie nie mogą zastrajkować i tak dalej. Natomiast realnie są takie, że no ich siła jest przed wyborami, kiedy za ich głosy to się dadzą pokroić polityce, przejdą wybory i tak dalej, to z góry ostrzegam emerytów, jeśli ja ci słucha. Zobaczycie, jak to będzie ci sami, którzy wam obiecują złote góry dzisiaj, jak będą się zachowywać, jak tylko wygrają wybory. I będą. No to tak działa polityka też, no więc też nie ma co się... Znaczy nie wartościuję, mówię po prostu, że tak jest. No dobra, czy pierwsza rzecz ten, że Kowalski ma problem, musi walczyć o swój dochód, no bo to jest inflacja, to jest trochę jak, czy świat inflacji to jest trochę tak jak taki świat, który opisał Lewis Carroll w dokładnie nie w Alicji w Krainie Czarów, tylko w drugiej części, Alicja po drugiej stronie lustra, gdzie on opisał, że jest taki dziwny świat, w którym jak się stoi w miejscu, to się cofa, po to, żeby stać w miejscu trzeba iść, a żeby się posuwać do przodu trzeba biec. Więc właśnie inflacja to jest moment, w którym to, że stoimy, czy nasz dochód stoi w miejscu, czy nawet rośnie w jakimś wolnym, to oznacza, że w najlepszym razie nie tracimy. Po to, żeby nasz dochód wzrastał, to musimy zyskać więcej, trzeba biec. A jak będziemy stali w miejscu, no to będziemy tracić tylko. I to jest oczywiście, no mówię, no to jest, tak już będzie z gospodarstwami domowymi. Jedne będą miały oczywiście bardziej rekompensowane tą inflację, niektóre z nadwyżką, inne muszą się liczyć z tym, że jeśli nie mają jak pracodawcy przydusić, to pewnie na dłuższą metę będą tracić, a tacy nauczyciele pewnie raz jakiś strajk zrobią, no ale to dostaną podwyżkę, a za rok już... Znowu trzeba by było strajk. Wiadomo, że rządzący na strajki nauczycieli się z czasem uodparniają bardzo, więc także no, liczmy się z tym, że wielu z nas na inflacji będzie traciło. No i w tym momencie trzeba się nauczyć z tym żyć, to znaczy starać się, no, wiedząc o tym, że inflacja jest, że mogą nasze dochody albo nie dogonić inflacji, albo no, ledwo dogonić, no to trzeba się nauczyć troszkę, powiedzieć sobie uczciwie, trudno, muszę trochę zacisnąć pasa. No właśnie, zacisnąć pasa to nie jest koniecznie, znaczy koniec końców oczywiście, no bo to jest tak jak z tą firmą, o której mówiliśmy poprzednio, która no jakby nie zwracała uwagi na to, że ceny tego, co kupuje, rosną szybciej, no to prędzej czy później zbankrutowała. Gospodarstwo domowe też. No, trzeba dostosować się do sytuacji. Już się walczyć cały czas, no dobra, no szukać innej pracy też, znaczy dodatkowych prac. No to oczywiście ten dochód uzupełniać, zwłaszcza im człowiek jest bardziej w tej grupie, która raczej będzie tracić, tym intensywniej. No ale jak już założymy, że dobra, pogodziliśmy się z tym, że nasz wzrost dochodów z trudem dogoni inflację, no to myślę, że główna rzecz to jest wtedy po prostu przede wszystkim dostosować nasze życie, to znaczy troszkę nasze oczekiwania. Przecież prawda jest taka, że mamy pewien poziom życia, który można realizować w sposób droższy i tańszy. Ja wiem, to jest taka głupia rada, bo to wszyscy mówią, no to każdy wie, że można kupować niższej jakości produkty taniej. To nie zawsze jest kupowanie niższej jakości produktów. To jest czasem na przykład nauczenie się kupowania wtedy, kiedy są okazje. Ja wiem, że wiele osób to robi, ale wiele osób tego nie robi. To znaczy... A czasami dobrym pomysłem może być zrezygnowanie w ogóle z pewnych rzeczy. Może być rezygnacja z pewnych rzeczy. Zazwyczaj uważa się, że w czasie kryzysów różnego typu najłatwiej ludziom zrezygnować z takich towarów, które właściwie są pewnym luksusem, a czasem nawet niezdrowym. Tradycyjnie to alkohol, wydatki na alkohol na przykład się zmniejszało. Zawsze to jest tak, że ludzie przyzwyczajeni do wyjścia, nie wiem, do jedzenia 2 razy w tygodniu w restauracji, nie musi to być bardzo droga restauracja. Mogą sobie powiedzieć, trudno, to będę raz tylko w tygodniu. Ja to ostatecznie nawet w ogóle nie, to w domu będę się częściej spotykać ze znajomymi. Czyli tu trzeba oczywiście, jeśli człowiek jest już w tej sytuacji, że czuje, że nie zdoła dogonić swoimi dochodami cen, no to myślę, że pierwszy dobry pomysł to jest, broń Boże, nie brnąć w to i utrzymywać przed sobą fikcję i zaciągać kredyty, tylko powiedzieć sobie, w jaki sposób przede wszystkim mogę mniej więcej utrzymać swój styl życia i poziom życia, wydając trochę mniej. Trochę zracjonalizować parę procent mniej. I naprawdę są sposoby, zarówno takie jak podmiana rzeczy jednych na inne, niestety trochę droższych na tańsze, to nie ma wyjścia. Rezygnacja z rzeczy, które są niepotrzebne. Oszczędności, ale oszczędności to jest trochę tak, że niektóre oszczędności mają naprawdę dużo sensu. Energia elektryczna. Wielu z nas naprawdę jest przyzwyczajonych do tego, że nie wiem, telewizor gra cały czas, że jest włączony, że ja komputer jest cały czas ładowany, ale niektórzy nie mają. Ale ci, którzy mają, to faktycznie tak jak chodzi. Zadaję się pytanie, czy naprawdę jest potrzebny cały czas. Radio zużywa znacznie mniej energii i puszczenie radia jest znacznie tańsze. Ja nie mówię, że w ogóle z telewizora z tego rezygnować, jak ktoś jest przyzwyczajony. Czyli ja bardzo polecam. Natomiast muzyka z radia może być zupełnie fajnym zastępem, a jest tańsze. Dobra, to co ja mówię, to może pan powiedzieć, przecież ja opowiadam takie oczywistości. Tylko, ale o tych oczywistościach ludzie właśnie nie myślą. Jest tak, że jedziemy w 90 czy tam 95% na autopilocie i dokładnie właśnie zapominamy o wyłączenie światła, jak wychodzimy z pomieszczenia bardzo często. Nawet więcej. Przełączenie urządzeń, których nie używamy, ze trybu stand-by, w którym one są zazwyczaj w domu na okrągło. Na wyłączenie po prostu. Dobra, to są małe oszczędności, tylko że z takich małych oszczędności można bez zmiany jakiejś zasadniczej modelu życia, bez popadania w nędzę, bez rezygnacji z jakichś podstawowych swoich wydatków, do których człowiek jest przyzwyczajony. Bo podstawowe wydatki dla człowieka to nie jest tylko, żeby mieć chleb i żeby mieć ciepło. Człowiek, który doszedł do pewnego poziomu życia, uważa, że pewne rzeczy są tym podstawowym wydatkiem, nawet jeśli bez tego można żyć. Wyjazd na wakacje jest podstawowym. Dla niektórych nie jest, a dla większości Polaków jest podstawowym takim, no bez czego no, czuje się, jakby się zostawało biedakiem, tak? Stać mnie było na wyjazd. No dobra, na wyjazdy też można zawsze oczywiście szukać wyjazdów tańszych, albo zamiast na 2 tygodnie jechać na 10 dni, w ten sposób sobie też wyjazd mieć, tyle że mieszczący się trochę w korze. Więc pierwsza rzecz, którą bym wszystkim radził, to nie, znaczy na pewno nie brnięcie w kredyty, żeby utrzymać bieżący poziom życia, bieżący styl życia, czekając, że to na pewno za chwilę przejdzie, bo to może nie przejść na chwilę. Natomiast no, pierwsza rzecz to zadać sobie pytanie, czy w ramach tego modelu życia nie mogę nawet szeregu drobnych oszczędności zrobić, które mogą pozwolić, że ja właściwie ten styl życia swój utrzymam i model życia, tyle że Świetne. No wyłączenie urządzeń ze standby na to, no to jest w ogóle nic, na tym nie tracę. No niektórych rzeczach będę tracić, ale mimo wszystko to jest no, ogrzewanie tak samo. Może się potem okazać, że na przykład jesteśmy, no nie wszędzie to jest możliwe, ale niektórzy mogą stwierdzić, no dobra, jest jeden pokój w domu, którego się używa tylko przez 8 godzin, to dlaczego on właściwie przez 24 godziny ma być trzymany na pełnym ogrzewaniu, skoro powiedzmy sypialnia, skoro ja tak naprawdę wchodzę, tylko jestem tam przez 8 godzin. To trzeba się rozejrzeć wokół siebie, bo myślę, że naprawdę jest dużo oszczędności, które można zrobić bez utraty, bo ja wszystkim zalecam. Starajmy się żyć w sposób nadal godny, nie... Znaczy nie zamykać oczu, ale też nie uważać, że to jest rzecz, która powoduje, że zostaliśmy zdegradowani i tak dalej. Zadajmy sobie pytania, czy tego samego mniej więcej, co mieliśmy, nie można osiągnąć tańszą. Być może można poszukać tego, co naprawdę jest dla nas gdzieś tam istotne. I tutaj taka jest bardzo fajna, polecam książkę Esencjalista, która pozwala tak naprawdę wybrać z życia te rzeczy, które są faktycznie najważniejsze i oddzielić gdzieś tam te, które są mniej ważne i które tak naprawdę się napędu nawyków czasami po prostu realizujemy. A sprowadzając to do bardzo niskiego poziomu, po prostu już tych rzeczy materialnych, które kupujemy, no to są pytania, co z tego, co kupujemy, jest nam naprawdę niezbędne, a co mogło być mniejszej ilości, a co mogło być rzadziej kupowane, a co mogło być... Z czego w ogóle można... Czyli generalnie ja radzę wszystkim, nie rezygnujmy z... Nie uważajmy, że musimy zrezygnować z naszego poziomu życia. Natomiast w mądry sposób właśnie rozejrzyjmy się, w jaki sposób ten poziom życia można... No jak można obniżyć jego koszty, co wiąże się zawsze z pewnym wysiłkiem, ale jest warte zrobienia. Większy problem jest inny jednak. Otóż poza dochodem mamy jeszcze problem oszczędności. Właśnie, chciałbym o oszczędnościach i o inwestycjach jeszcze dwa słowa zamienić, bo to jest taki wątek, który bardzo często ucieka i z jednej strony wydaje się, że jak się ma pieniądze, no to jest niedobrze, bo one tracą na wartości. Z drugiej strony tą poduszkę zawsze warto mieć na jakąś tam sytuację nieprzewidzianą, ale w takim razie przy wysokiej inflacji szczególnie dobrze jest inwestować? Znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że w przypadku inflacji jest bardzo trudno chronić swoje oszczędności, ale ja jeszcze raz powtarzam, oszczędności to nie jest luksus. Oszczędności nam prędzej czy później będą potrzebne. Niektórym wręcz dramatycznie potrzebne. I ja wiem, że dla człowieka, nie wiem, 30-letniego to się wydaje, że... Po co mi tam, jak nie przynoszą dochodu, to po co mam w ogóle oszczędzać? Prędzej czy później każdy, czy prawie każdy znajduje się w takiej sytuacji, kiedy się okazuje, że za każdą złotówkę tych oszczędności dałby sobie parę kropel krwi utoczyć, bo tak dramatyczna staje się potrzeba tego i pamiętajmy o tym. Co oznacza, że oszczędzać trzeba i wtedy, kiedy to przynosi dochód, i wtedy, kiedy się traci na tym nawet, dlatego że oszczędza się nie dla dochodu, tylko... po to, żeby być bezpiecznym na przyszłość. To jest takie. No ale oczywiście problem polega na tym, że w warunkach inflacji jest coraz większe ryzyko, że na oszczędnościach nie tylko nie zarobimy, ale realnie stracimy, czyli że dochód z oszczędności może, no tak jak w tej chwili dochód z odsetek i bankowych, i z obligacji rządowych. Właśnie praktycznie... No poza jakimiś zupełnie wyjątkowymi rzeczami, typu, że przez jakiś czas nie wiem, na złocie można, no ale generalnie na tych normalnych sposobach oszczędzania dla większości z nas, no to zazwyczaj się w tej chwili się prawie na wszystkim traci realnie, czyli część kapitału, nie tylko nie mamy dochodu, ale kapitał nie utrzymuje swojej wartości. No po pierwsze trzeba powiedzieć, że czasem się trzeba z tym pogodzić po prostu. To znaczy nawet utrata 5% wartości kapitału. Jeśli wiemy, że ten kapitał będzie nam potrzebny, no to czasem jest trudno. No to musimy to zaakceptować. Niż strata, tak, większa. Natomiast oczywiście trzeba bardzo intensywnie szukać. Pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze o tym, że no jednak na tym rynku jest trochę konkurencji. Konkurencji nie tylko między instytucjami, bo akurat banki no to będą podobne dawać produkty, natomiast między różnymi na przykład instrumentami. No, za jakiś czas rząd zmuszony wypuści obligacje trochę wyżej oprocentowane niż to, co banki dają. No, banki potem będą zmuszone do tego, żeby podnieść też i tak dalej. Warto szukać. To po pierwsze. I tak jak warto walczyć o to stale, żeby właśnie, żeby oszczędności robić jakieś takie nierujnujące życia, no tak samo no też. Oczywiście to jest wysiłek, to jest duży wysiłek, który byłby zupełnie niepotrzebny, dlatego inflacja jest kosztowna dla nas wszystkich, bo no stale się martwimy, a w co włożyć te nasze pieniądze, żeby, no powiem brutalnie, dzisiaj to, żeby jak najmniej stracić. Nie żeby zarobić, tylko żeby jak najmniej stracić, realnie oczywiście, znaczy po uwzględnieniu siły nabywczej pieniądza. No i niestety ten wysiłek musimy stale podejmować. Natomiast druga rzecz, no trzeba cały czas pamiętać, że zawsze z inwestowaniem, finansowym inwestowaniem jest tak, że bezpieczne inwestowanie przynosi najmniejszy dochód, który w dzisiejszych czasach jest ewidentnie poniżej inflacji. Przynajmniej przez jakiś czas jeszcze będzie. Prędzej czy później oczywiście to zniknie ten problem, no ale być może przez parę lat nawet będzie, tak? Z drugiej strony oczywiście im bardziej ryzykownie inwestujemy, no to tym większa szansa, że będziemy mieli dochód, no ale też jest ryzyko. No, kupowanie akcji wiadomo, że wiąże się z ryzykiem. Zazwyczaj na dłuższą metę na kupowaniu akcji się zyskuje więcej niż na kupowaniu, czy znacznie nawet więcej niż na depozycie bankowym. No, ale jest ryzyko, że w ciągu perspektywy, nie wiem, 3 miesięcy, 6 miesięcy, przecież wystarczy wyjdzie minister i powie jakąś głupią rzecz i raptem się okazuje, że cała giełda leci o 10% czy coś takiego. No, z tym się niestety trzeba liczyć. Warto pamiętać o jednym, że jeśli mówimy o takim oszczędzaniu, zresztą jest takie spekulacyjne w poszukiwaniu zysku. No dobra, to już kto chce to robić, niech szuka oczywiście okazji, ale wtedy musi śledzić, liczyć się z tym, że jedna wypowiedź ministra i może wszystko to, co zyskał przez 3 miesiące, stracić w jeden dzień. Natomiast ci, którzy tak oszczędzają systematycznie, myślą o tym, no to powinni pamiętać, że tu jest dłuższy horyzont jednak oszczędzania i że warto po pierwsze dywersyfikować. Oczywiście jeśli tych oszczędności jest na tyle dużo, że jest to dywersyfikować, no to warto szukać właśnie tego problemu rozwiązania niski dochód, niskie ryzyko, niski dochód, wyższe ryzyko, wyższy dochód, no to poprzez szukanie różnych, rozrzucanie tego koszyczka swoich oszczędności, większego, mniejszego na różne typy aktywów finansowych. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że no to są ciężkie czasy, inflacja to są generalnie ciężkie i trudno się spodziewać dużych zysków. Jak jest oczywiście, no właśnie tak spekulacyjnie, jak na świecie jest zaniepokojenie, no to wtedy drożeje złoto, no ale jak się kupi za drogo złoto, to się traci na nim, no więc tutaj nie ma jakiejś takiej jednej złotej recepty, pamiętajmy o tym. Może być wielu naciągaczy, którzy zaczną do nas przychodzić i nam opowiadać, że oni inwestują w platynę i że to już pokażą historycznie, że na tym nie sposób stracić i tak dalej. To jest nieprawda oczywiście. A jak pokazują, że coś bardzo rosło w przeszłości, no to tym większa szansa, że w tej chwili będzie spadnie, a nie będzie rosło dalej. Więc bądźmy ostrożni w tym momencie, bo jak ludzie są trochę zdesperowani, widząc, że tracą oszczędności, no to oczywiście jest wtedy natychmiast ryzyko, że się pojawią naciągacze. No, zawsze są takie bardziej trwałe, na dłuższą metę sposoby lokowania pieniędzy, są na przykład nieruchomości, no ale no to trzeba mieć dostatecznie dużo tych pieniędzy, żeby coś takiego... I też się trzeba liczyć z tym, że czasowo, że to wcale nie jest tak, że zawsze będą one równie szybko rosły, bo na przykład w tej chwili bardzo możliwe, że ceny nieruchomości w ciągu najbliższego roku nawet dość znacząco się obniżą, natomiast... Akurat tutaj myślę, że się nie obniżą, mogą się... Pewnie, bo raczej staną w miejscu przy inflacji, no więc realnie się obniżą, tak? Znaczy, jeżeli porównamy ceny... Tak, wzrost cen tych... Nawet pamiętając o tym, że jednak depozyty bankowe, no w tej chwili już można znaleźć takie po 7% i tak dalej. No i tam oczywiście jest jeszcze tam różne są restrykcje na tę ideę, ale to trzeba powiedzieć, że po to, żeby nie stracić na nieruchomościach, no to one muszą przynieść przynajmniej tyle, ile no bo tyle mieć wzrostu, znaczy ceny po prostu stanęłyby w miejscu albo rosły bardzo wolno, to mogą nie dać. Z tym, że to jest tylko, to jest krótkookresowe, bo na dłuższą metę oczywiście... No i też zależy, czy się kupuje nieruchomość po to, żeby ją sprzedać, też czy zależy, po to, żeby ją wynajmować. No jeszcze zależy, bo tam politycy zaczęli zgłaszać ostatnio pomysły, żeby opodatkować zakup puste, no więc to też różne rzeczy się mogą zdarzyć oczywiście, które mogą wpłynąć na to. Ale generalnie rzecz biorąc, już żeby podsumować sprawę z oszczędnościami, no też trzeba walczyć po prostu. W warunkach inflacji trzeba walczyć. Te bezpieczne sposoby oszczędzania w normalnych warunkach, no, nie dające dużo dochodu, ale dające poczucie, że jednak to bezpiecznie jest ulokowane i nie traci wartości, czy tam troszeczkę nawet zyskuje, no to w warunkach inflacji to może w ogóle nie działać, może przynosić straty. A z kolei bardziej ryzykowne się stają jeszcze bardziej ryzykowne, bo one przynoszą dochód, ale może też być wahnięcie, zwłaszcza jak ludzie masowo zaczynają kupować jakiś rodzaj obligacji, a potem raptem sprzedają go, spada cena i tak dalej. Więc no niestety walka o utrzymanie swoich oszczędności w warunkach inflacji jest znacznie trudniejsza. Tak, a zdecydowanie warto inwestować w to, co się rozumie i co się wie, jak działa. Natomiast absolutnie, ja dlatego powiedziałem o tych cudach, które mogą nam oferować ludzie. Warren Buffett kiedyś powiedział, no za to jedno mu pomnik wystawić. Facet, który miliarderem jest na giełdzie, którą wszyscy uważają, niektórzy uważają, że to są magiczne te rzeczy, a on mówi twardo: nigdy nie inwestuję w biznes, którego nie rozumiem. Tak jest. I tym podsumujmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia, do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia.